Siemano, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Palionowa. Jak widzicie, wrócił Toast Detektyw, tak, dzisiaj będziemy tutaj właśnie jako detektywi przygotowywać się do tego, żeby w końcu udowodnić, kim tak naprawdę jest X, odkryć kim on jest, gdzie się ukrywa, co robi, po co tu jest w ogóle i tak dalej, po to jest potrzebny nam detektyw na Palionowie i ja tym detektywem ponownie postanowiłem zostać. Słuchajcie, na samym starcie poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, zapraszam was bardzo serdecznie na wszystkie linki, które są w opisie, a w szczególności zapraszam was na nowo powstały serwer, na który możecie wy zagrać. Serwer to ipkidowice.pl i tam możecie zagrać sobie na tryby jednego bloka razem ze mną, razem z Dave'em. Bijajcie, patrzcie, ponieważ warto, zapraszam was tam serdecznie, bo będzie mi bardzo miło, jak tam wejdziecie, ponieważ za niedługo kolejne fajne rzeczy na tym serwerze, więc koniecznie musicie tam wbić i czekać, bo nie dość, że jest szansa z nami zagrać, to jeszcze dodatkowo fajny serwer i damy z siebie wszystko, żeby był najlepszy dla was. Dobra. Na samym starcie powiem wam, że z jakieś 2 dni temu zamówiłem rzeczy potrzebne do tego, żeby zostać tym detektywem. Zamówiłem aparat, bo aparat musi być. I ja w ogóle, wiecie co? Weźmy sobie książkę i napiszmy sobie, czego tak naprawdę potrzebuje detektyw. Wiem, że my już to robiliśmy jakiś czas temu, ale ja tą książkę gdzieś straciłem wśród tych wszystkich książek, tutaj gdzieś. Nie wiem, która to była książka totalnie. To jest jakiś dziennik Herobrine'a, czy to jest to? To nie jest totalnie to. Ja właśnie, kurczę, przydałoby się znaleźć. Nie, no dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Weźmy sobie jakąkolwiek książkę. Ta jest pusta i jeszcze raz. Co potrzebuje detektyw? Ostatnio to robiliśmy i nie skończyliśmy tego. Po pierwsze, to jest tak. Luneta, to już mamy. 2, strój. To również już mamy. Trzecie, potrzebujemy aparat. Aparat zamówiłem. Aparat potrzebujemy taki papier. Nie wiem, czy to trzeba specjalny, czy wystarczy zwykły papier od Minecrafta, ale potrzebujemy papier, żeby mieć na czym drukować to wszystko. Plus potrzebujemy dziennik na właśnie zdjęcia, które będziemy robić tym aparatem. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać tak, jak sobie to wymarzyłem. Liczę na to. Dodatkowo, co potrzebuje takiego, takiego potrzebuje detektyw? Potrzebuje broni, ale to nie może być broń, którą ja mam, ponieważ ja w tym momencie mam heavy sraczuszkę, nie? I ta broń nie nadaje się. Nie nadaje się totalnie do tego, żeby być dla detektywa, bo ona jest zbyt duża, wiecie. No patrzcie, jak ja w tym wyglądam, przecież to jest ogromna snajpera. To nie może być dla detektywa, więc ja ją tu odkładam, potrzebujemy zupełnie innej. A tak się składa, że inną mam, ponieważ uwaga, odłożyłem jedną spluwę, o której nikomu nie mówiłem. Totalnie nikomu nie mówię, nawet wy o niej nie wiecie. Patrzcie, jak się zejdzie tutaj na dół i przejdziemy tutaj do tego miejsca, gdzie miałem schowane wcześniej te moje rzeczy wszystkie. Jest tu totalnie ciemno, ja bym sobie zabrał tą pochodnię, żeby cokolwiek tu było widać. Patrzcie, powiecie, no nic tu więcej nie ma, ale ja wam powiem, a mylicie się, patrzcie to, pyk. I tu jest druga skrzynka, w której mam schowaną specjalną broń i jest to pistolet, który jest po prostu przystosowany do tego, żeby być dla kogo? Oczywiście, że dla detektywa. Przygotowałem sobie to, bo czuję, że może mi się to jeszcze kiedyś przydać, więc oczywiście bierzemy to ze sobą. Myślę, że amunicję na razie możemy zostawić, tak mi powinien wystarczyć. To jest pistolet, który potrzebujemy mieć jako detektywi. Odkładam to tutaj, nikomu oczywiście o tym nie mówcie, bo to jest, prawda, tutaj ściśle tajne. Nie może o tym się nikt dowiedzieć. Dobra, tu odkładamy to pochodnie, no i idziemy sobie dalej. I teraz tak, musimy napisać tutaj... Czy ja usunąłem? Usunąłem. Jeszcze raz, co potrzebuje detektyw? Dobra, uwaga, jest tak, pierwsze to było luneta, 2, strój, trzecie to było aparat plus już napiszę dodatki, 4 to jest pistolet. I czego by jeszcze potrzebował detektyw? Detektyw chyba by potrzebował... wydaje mi się, że to jest wszystko tak naprawdę, co by potrzebował detektyw. Umowa na tajne rzeczy, to nie jest coś ważnego, znaczy to jest chyba ważne, bo to jest umowa... Dobra, to jest puste, więc nie wiem, chyba mi się zepsuły książki? Czekaj, nie no, działa mi, dobra, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie tak, mamy pistolet, który jest dla detektywa, patrzcie, jak pasuje do mnie. Nie wiem, czy kolor pasuje, myślę, że kolor moglibyśmy zmienić, ale wydaje mi się, że jest git i nie ma co na razie kombinować. Dobra, zobaczmy, czy mi przyszła w ogóle paczka, bo właśnie ja zamówiłem i miała mi... Jest mój aparat! Jest mój aparat! Mamy papier, mamy kamerę, mamy dobra, jest świetnie. Jest świetnie, czyli my już chyba mamy wszystko, nie wiem, chyba więcej nie potrzebuję rzeczy. To wszystko tutaj jest, to mamy. Może jak mi się coś przypomni, to sobie ogarnimy. Mamy tutaj album, czekajcie, ja muszę od razu pójść tutaj. Idziemy od razu do kowadła, nazywamy to dziennik. Dziennik
tosta. Tak to trzeba nazwać, dobra, mamy dziennik tosta, elegancko. I teraz patrzcie, pokażę wam pewną rzecz, którą przygotowałem, wiedząc co ja tutaj będę miał i co zamówiłem. Patrzcie, wychodzimy na górę i przygotowałem tutaj specjalne pomieszczenie. To jest dokładnie to pomieszczenie. Na tych wszystkich ścianach będziemy mogli dawać nasze, że tak powiem, rzeczy. Musimy przygotować frame'y. Dajemy sobie to w ten sposób tutaj. Dajemy to na maksa, bo tak naprawdę nigdzie frame'a nie będziemy potrzebować, tylko będziemy je potrzebować tutaj. Nie wiem, czy mi tych frame'ów starczy, tak szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że tak. To jest takie, jak detektywi mają taką ścianę myśli, wiecie o co chodzi? To to jest właśnie nasza ściana myśli. Ej, czy mi tu starczy idealnie tego? Została mi jeden frame mi został. Wow, jak wymierzone, dobra, no to jednego zostawmy sobie gdzieś tam na przyszłość. Patrzcie, mam, to jest widocznie ten papier trzeba do zdjęcia. I teraz patrzcie, zakładam kamerę, widzicie to? Mam aparat. Mogę w tym momencie zrobić piękne zdjęcie Palionowa. Pyk. Mam zrobione zdjęcie, patrzcie to. Jest zdjęcie. Ja nie mogę, to jest cudowne. Mogę sobie na niego spojrzeć, dobra, elegancko. Teraz jak ja dobrze rozumiem, możemy go włożyć w tą ramkę. Włóżmy go na sam środek, pyk. Mamy zdjęcie na ramce. Mamy zdjęcie, znaczy na ramce, na ścianie. Mamy zdjęcie, które będzie nam po... Będziemy musieli tutaj jakby kolekcjonować wszystkie zdjęcia, w których będziemy dochodzić do tego, gdzie tak naprawdę jest X. To jest ściana, która będzie nam do tego służyć. Nie wiem, czy to będzie takie otwarte, czy to jest dobrze, że to było takie otwarte. Może zrobimy to jakieś tajne przejście. Ale póki co niech jest tak, dobra, bierzemy to z powrotem. No to czy ja mogę to zdjęcie jakoś usunąć? Nie wiem, czy mogę jakoś usunąć, ale zróbmy sobie na pamiątkę, niech jest tutaj, prawda, to Palionowo. Ale dobra, to jest genialne. I teraz słuchajcie, ja z tego co wyczytałem, ta kamera ma możliwość jakiejś noktowizji. Ponieważ w ten sposób, no nie zobaczymy tego X-a, wiecie, to nie da się tak zrobić. Czy ona ma zooma? O kurcze. Ale my będziemy w stanie robić takie zdjęcia na odległość. Dobra, tam widzę na górze pasek, pokazuje mi zooma. Ale z tego co mi wiadomo, ta kamera ma również jakieś inne. Tylko pytanie, w jaki sposób mogę odpalić ustawienia tej kamery. Czekajcie, sprawdzamy sobie jakieś przyciski. O nie, to nie, zdecydowanie, to nie to... Dobra, mam, choose filter. Dobra, sprawdźmy to. Dobra, mam jakąś noktowizję. Czy to jest jakiś negatyw, w negatywie widzę. Czy ja dzięki temu będę mógł zobaczyć X-a? Dobra, czekajcie. Zobaczmy następne filtry. Blury, dobra. O nie, to jest po prostu rozblurowane, to średnie. Zobaczymy następne. Dobra. Okej, to jest taki przekoloryzowany. Dobra, ciekawe, aczkolwiek wydaje mi się, że to nam się nie przyda w żaden sposób. Zobaczmy następne. Oversaturated, okej, to mamy to jest przekoloryzowany, to był przejaśniony jakby, nie wiem jak to nazwać, ale dobra, sepia, okej, zobaczmy sepię, okej, to też nam się może przydać, to myślę, że może się, jakiś z tych filtrów na pewno nam pokaże X-a, jestem pewien, bo ja go nie widzę, reszta osób go widzi, ja go nie widzę, mam nadzieję, że ten aparat mi pomoże go w końcu zobaczyć, no ale tego nie mam pewności, black and white, okej, to mamy po prostu czarno-biały, to ten raczej filtr nam nic nie da, i zobaczmy kolejny, desaturated, okej, że mamy saturację zmniejszoną, to też średni po prostu. No i tu jest nic, czyli tak naprawdę inwerte, czyli negatyw. Ej, będzie mocny, negatyw będzie mocny. Mam nadzieję, że to nam pomoże jakoś... Patrzcie, ja jestem niebieski tam, nie? Niesamowite. Dobra, w takim razie mam nadzieję, że ta kamera posłuży nam do tego, żeby odkryć, kim tak naprawdę jest X. No i może nam pokaże w ogóle, może dzięki temu kamerze w końcu ją zobaczę. Mam nadzieję, że tak, no bo w końcu po to ją kupiłem. No i już jesteśmy przygotowani do tego, żeby być, prawda, tutaj, że tak powiem, jak to się nazywa... no detektywem. A wiem co jeszcze musimy zrobić, bo jeszcze wam pokazałem o co chodzi z dziennikiem tosta. Bo to też nie jest byle jaki dziennik, już wam pokazuję. Pierwsze zdjęcie, które sobie zrobimy tutaj tym aparatem teraz, zróbmy sobie, uwaga, na udokumentowanie miejsce naszej pracy. Zróbmy może bez filtra, coś takiego, to jest miejsce naszej pracy, zróbmy zdjęcie. Pyk, dobra, teraz otwieramy sobie to. Wkładamy zdjęcie do środka, klikam i mamy w tym momencie zdjęcie w naszym dzienniku. I możemy w ten sposób mieć przy sobie te zdjęcia i nie tylko przy sobie, bo możemy też je sobie dać na ścianę. Ale zanim damy je na ścianę, możemy je kompletować sobie w naszym, prawda, dzienniku. Więc to jest naprawdę fajne w naszym albumie, bo to się tak teoretycznie nazywa, ale ja to nazywałem dziennik tosta. Nie, no dobra, jesteśmy przygotowani jak nigdy wcześniej. Wydaje mi się, że teraz jestem detektywem takim, jakim powinienem być. Ponieważ i mam pistolet, i mam aparat, mam też... Te wszystkie rzeczy nie potrzebuję w tym momencie. Ja odkładam to w tym momencie do środka tutaj, to odkładam tu. To potrzebujemy akurat, dobra, zróbmy sobie tak, to odłóżmy. Jedzenie nam się przyda, potrzebujemy papier do robienia zdjęć, potrzebujemy ramkę, no i wezmę sobie tak jakiś kilof i siekiera, żeby mieć do jak to się nazywa, do jakichś szybkich prac, zróbmy sobie coś takiego. Tu dajemy pistolet, dziennik, zróbmy lunetę, tak, aparat obok dziennika, jesteśmy przygotowani, to jest to. Tak to ma wyglądać, jesteśmy przygotowani do naszej pracy i jest aparat,
który nam genialnie pokazuje i mamy świetnego na nim zooma i również... O, zrobiłem zdjęcie kolejne. No trudno, będziemy mieli na pamiątkę do albumu, włóżmy kolejnego do albumu, teraz mamy dwa zdjęcia, jest elegancko. No dobrze widzowie, kończymy odcinek, mam nadzieję, że w następnym odcinku uda nam się znaleźć jakieś, nie wiem, ślady, jakieś oznaki tego, że w ogóle X istnieje. Mam nadzieję, że tak, tym się zajmiemy w poprzednim odcinku, no a póki co widzowie, to by było na tyle, trzymajcie się, do jutra, elo!